Pamiętaj, Tadeusz, że jest 30 października. Nic się nie zmieniło w kalendarzu. Teraz jest 30 października. Dzisiaj wieczorem 30 października witamy o godzinie 19, no już właściwie po 19 na antenie Polsat Games. Program Fawkes Pawkes, tak się właśnie nazywamy. Razem z Tadeuszem Zielińskim mamy przyjemność prowadzić ten program. Masz stary telefon, nie patrz. Mam telefon sprzed tygodnia, masz, wszystko dokładnie, jasne. Twój telefon dzisiaj nie pokazuje prawidłowej daty, jest 30 października, kłaniamy się w pas oczywiście. Witamy serdecznie, Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński, zaczynamy. To ja sobie pozwolę wprowadzić naszego gościa, jako że znam naszego gościa, lat już będzie, poczekaj, 24. Od 1410. Od 1410 to będzie więcej nawet niż 24, a tak naprawdę od 24 lat i od momentu, kiedy Aleksy Uchański wysłał mnie do was na nagranie Escape. A właściwie nawet chyba jeszcze troszeczkę wcześniej, bo tam była taka jeszcze, nie wiem, czy pamiętasz sytuacja, że tak powiem, osobista. Otóż twój kolega, z którym robiłeś ten program, Konrad, był synem bliskiego przyjaciela mojego ojca. I ja Konrada znałem jeszcze z innej strony zupełnie, więc jak tam przyjechałem, to byłem tak z dwóch stron, że tutaj gamingowo, a tutaj proszę, kolega Konrad. I poznaliśmy się, pamiętam, na nagraniu, to było w takiej kamienicy gdzieś chyba, na Mokotowie to było. Dombrowskiego. Dobrze pamiętam, że na Mokotowie. Ja tam mieszkam niedaleko teraz. Tak. No, to no, tam się wykuwała historia. Dąbrowskiego róg. On tam dokładnie tam. Ale ja tam trochę obok. Ulicę dalej. Ulicę dalej. Nie mogę powiedzieć. Jakby na zgliszczach Escape powstał FOPA. Kurczę. To jest prawda. Jakie to jest piękne połączenie. Emil, jest... dzięki, ale czy nie, możemy tego użyć? Tak, tak, nie, już możecie. Podpisałem wcześniej. Bardzo bym prosił, żeby nasza reżyserka nagrała to i będziemy to puszczali jako dżingiel. Żeby w ogóle nagrała to nasza reżyserka. Bardzo, tak, bardzo to ważne dosyć, bo to tym razem to na żywo jesteśmy. No sprawdź sobie telefon, jak nie wierzysz, którego mamy. Jesteśmy time traveler, wiesz, podróżnicy w czasie. To po prostu ale... działa. Emil Leszczyński przede wszystkim. Właśnie, Emil Leszczyński, znany także jako Emilus. I od tego zacznijmy. Jako Emilus, czyli... Jako autor Top Secretu, legendarnego, człowiek historia, opowiedz o swojej drodze przez giereczki. Przez giereczki. Ale zanim opowiesz, to ja jeszcze poproszę naszą reżyserkę, żeby pokazała materiał zdjęciowy. Oczywiście ten materiał zdjęciowy możemy komentować, możemy już iść przez te giereczki, możemy kontynuować tę opowieść. Natomiast myślę, że to są takie materiały, które warto zobaczyć, bo na tych materiałach widać zażyłość między wami, panowie. Pewnego rodzaju zażyłość. Byliśmy wtedy młodzi i głupi. Tak, tak. Byłem młody, potrzebowałem pieniędzy. Powoływałeś się, wiesz, na te swoje początki, powoływałeś się, jak to wyglądało i tak to właśnie wyglądało. Tutaj mamy Emilusa, no kilka lat wcześniej. To jest kilka lat później. Tak, tak. To zaraz będzie znowu kilka lat wcześniej. Dobra, Emil, skąd się... O, to ale jest to zdjęcie, tak, rany boskie, z Aleksem Uchańskim i z Emil, z Oliwką. I proszę bardzo, znowu jest ten młodzieniec. Do galeriada. Tak. Nie, to tak, masz rację. To zdjęcie tak, z twojego reportażu, to są twoje zdjęcia, twojego autorstwa. Nawet tak proszę, kurde, robiłem, dostałem chyba jakiś aparat. No to już aparat. Sobie trenuję latanie. Ale latasz tak naprawdę, latasz? W sensie? No jeszcze chwila. To znaczy uczysz się latać? Tak, jest to jedno z hobby, natomiast takie na przykład, które będę za chwilę robił, to uczestniczę na przykład jako snajper, tak. No, hobbystycznie. Strzelam człowiek, a tak, ja widziałem ostatnio. W rajdach też startowałem. Rzucasz zdjęcia ze swoich strzelań namiętnie. Emil, skąd się wziąłeś w Top Secrecie? Do Top Secret pojechałem dokładnie jak otrzymałem świadectwo maturalne. Miałem przygotowany już tekst i z tym tekstem na dyskietce amigowej, 3,5-calowej, pojechałem do redakcji Top Secret na wspólną. Mm-hmm. Ku mojemu zdziwieniu było pusto, był tylko Borek. I Borek jak dowiedział się, po co ja przyszedłem, że nie tam, w zasadzie to wtedy nie wiem nawet kto mógłby tam wejść do tej redakcji, ale załóżmy, bardzo się ucieszył, powiedział, że tak, nie ma całej redakcji, bo ja akurat przyszedłem, jak wyszła cała redakcja, później Secret Service, czyli Inowak i Przesnycki, tak, którzy zakładali Top Secret tak naprawdę. Czyli to był ten moment, kiedy Borek został tam wsadzony. Dokładnie tak. Na fotel, na czelnego. I bez redakcji kompletnie. I bez autorów. Tak. I tu proszę, przyłazi sam już z gotowym tak, tekstem. Z gotowcem, na Moonstone'a. I to był jakby pierwsza... Moonstone? Tak. Och, ty kurczę, zazdroszczę. To była pierwsza recenzja moja
w Top Secret i pierwsza, która weszła i właśnie tak się pojawiłem w Top Secrecie. To znaczy ja wcześniej próbowałem jeszcze za czasów Marcina Przasnyskiego i nawet opisałem jeszcze na ZX Spectrum taką fajną grę, była Gunfight, gra taka na ZX Spectrum, taka izometryczna. Zrobiłem całą mapę, wszystko. Byłem gotowy, żeby tam już iść, tak? I nagle się okazało, że w Top Secrecie się pojawiła właśnie ta mapa. Tylko nie moja oczywiście, tylko na kilka lat, tak, na kilka lat, tam rok chyba czy dwa zarzuciłem temat. Skończyłem liceum i zaraz po maturze pożyczyłem od ojca malucha, którego później od niego odkupiłem. Pojechałem na wspólną, wręczyłem. I zażarło. Właśnie pamiętaj, że w tamtych czasach nie było komórek, w związku z czym zostawiłem i czekałem. Czekałem na telefon stacjonarny z informacją, okej, przyjeżdżaj. Tak? No i przyjechałem, się okazało, że zostałem tam na kilka lat dobrych. Zostałem z sekretarzem redakcji. No a później to już jakoś poszło, tak, przez osmozę nauczyłem się dziennikarstwa kilka razy na, redaktorem naczelnym, jakieś programy telewizyjne. Pamiętasz, ile razy byłeś tym naczelnym? No możemy policzyć, bo to jest tak, to jest Reset, to jest Secret Service, to jest później, byłem jeszcze w Greenerze naczelnym, takich dwóch w zasadzie pism, i Futura i Media, byłem w sumie naczelnym Escape'u, bo oprócz tego, że twórcą i reżyserem to też... To też jakby redakcję mieliśmy. Byłeś twórcą i tworzywem. Twórcą i tworzyłem, dokładnie, tak. I co? I w sieci jeszcze dla dwójki robiłem z kolei też jako redaktor naczelny. Czyli to byłoby... Człowiek renesansu i człowiek orkiestra, można powiedzieć. Tak jest, ale pisarstwa mimo swojej, wiesz, funkcji obecnej, takiej już bardziej biznesowej, prawda, zarządzającej, nie porzuciłeś, bo Pixel jest na końcu tej listy obecnie. Otóż to. No nadal recenzuję, aczkolwiek mam umówione z Mitchem, że polski gier nie recenzuje, ze względu na to, że... Robię gry, tak? W związku z czym... Konflikt interesów? Tak, absolutnie tylko zachodnie. Czyli wiesz, mamy taką drogę od Escape'a do Simfabrik, bo obecnie tam pracujesz, jesteś bardzo mocno też finansowo związany z tą firmą jako główny akcjonariusz, tak? Jako jeden, tak. Więc właściwie możemy gdzieś tam odnieść się do tych tytułów, nad którymi pracuje obecnie studio. Mushrooms to jest ta gra, nad którą się tutaj koledzy w redakcji jakoś tak bardzo mocno rozczulają. YouTuberzy ją chrzcili jako symulator pijanego grzybiarza, bo tam można, jak to się mówi, na bani sobie chodzić po tym symulatorze i można po grzybach halucynogennych, także tam jest kilka... O co chodzi z tymi grzybami? Chodzisz na te grzyby i tam strzelają do ciebie? Ja nic! O co chodzi? Nie, tam wykupujesz skrzynię, wiesz, tam generalnie rzecz biorąc jest tak, wiesz, na krawędzi absurdu, tak trochę w oparach absurdu. Gra powstała jako totalny spontan, to znaczy zrobiliśmy sobie jakiś taki, teraz wiem, że to się nazywa hackathon, wtedy po prostu zrobiliśmy to i wydawało nam się, że to jest bardzo fajne, że to będzie taki właśnie symulator grzybiarza. No i to jakoś poszło już dalej przez osmozę. Teraz nawet inwestorzy wrzucają pieniądze, żeby tą grę zrobić większą. Także... No i te gry, nad którymi pracujecie, które są albo wydane, albo są wydane jako Simfabrik, albo też macie, bo tam jest działalność i producencka, ale też wydawnicza, tak? Bo są też porty przygotowywane. Czyli mamy Saboteur 1 i 2, czyli wielki sukces. Tak. Ja bym chciał, przepraszam, jeszcze ci wejdę słowo. Ja bym chciał tutaj nawiązać właśnie do tego, bo ja pamiętam, jak myśmy się spotkali właśnie te 2-3 lata temu, przypadkiem w pociągu, to był 2015 dokładnie, to pamiętam, bo ja wtedy jeszcze pracowałem w Poznaniu i to był pociąg do Poznania. I ty żeś wtedy zaczynał tak naprawdę swoją karierę game devową. Znaczy, to było tak, że ty żeś mnie wtedy poznał, jak ja już nie byłem, tylko jakby, jeszcze, że tylko jeszcze się nie pokazywałem, bo na przykład pracowałem do Codemasters wcześniej, czy pracowałem na przykład do Techlandu, co było przez wiele lat, ja robiłem Pure Farming, byłem lead programerem w Pure Farmingu, tylko było tak, że to było dla podwykonawcy, skoro mieliśmy NDA-ki oczywiście i nie można było o tym mówić, tak? Widzisz. Także dużo wcześniej to ten powrót był. Mało tego, wcześniej jeszcze było tak, że jak ja wyszedłem sobie z prasy, to poszedłem do branży takiej reklamowo-promocyjnej, marketingowej i na przykład robiłem tak zwane advert games dla Coca-Coli, dla Submillera, dla koncernów. Na przykład rozdawane płyty były, tak? Do 6-paków. Ale też zrobiliśmy na przykład taką multimedialną matę, teraz chyba w Blue City tylko jest taka, wyświetla po prostu boisko i można sobie tam wirtualnie grać, nie? Także na przykład taką technologię zrobiliśmy. Ja jestem na tym etapie, mając dwójkę dzieciaków, to też... Wyświetlał najchętniej. Ja po prostu te wszystkie wyświetlane rzeczy to teraz w pierwszej kolejności konsumuję. No dobra, a potem nagle się pojawił ten Saboteur. Ja widzę tego Saboteura bardzo, bardzo, bardzo mocno promowanego wszędzie. Widzę, że jesteś z niego na maksa dumny, bardzo mnie to cieszy. Wiem, że się zabieracie już za Saboteura dwójkę, dobrze mówię? To dwójka już jest, natomiast już jest. Zabieramy się, znaczy my w ogóle jako Simfabrik mamy z Clive'em, bo z autorem, z Clive'em Townsendem, tak. Mamy podpisane umowę na całą serię, której on w ogóle nie wydał nigdy wcześniej, bo zrobiliśmy dwie części, które on wydał w latach 80., ale teraz pracuje nad częścią, której nie wydał z różnych powodów.
załamanie wtedy rynku tam brytyjskiego z grami 8-bitowymi, tak? I on musiał poszukiwać jakiejś tam swojej innej drogi. Także w pewnym sensie wracam do przeszłości, tak? A to będzie gra, że tak powiem, oldschoolowa znowu? Czy będzie, będzie jeszcze oldschoolowa, natomiast planujemy po tej oldschoolowej już zrobić 3D i może nie będzie to Wiedźmin, ale będzie to, załóżmy, już wiesz. Już. Ja mam pytanie i prośbę. Czy zremakujesz Moonstone'a? Czy myślałeś o tym? Myślałem o tym, natomiast jest problem tam z IP, bo ja wiesz, ja bardzo często... Aż tak wiesz, obejść to, no nazwać to, nie wiem, na przykład Sunstone. Są takie plany. Ale to są, wiesz, to bardzo często jakieś takie różne historie, do których też chłopaki z GOGA opowiadali mi kiedyś, jak bardzo skomplikowany jest rynek praw i czasami niby gra jest na wyciągnięcie ręki, ale okazuje się, że na przykład twórca zmarł tej gry, że prawa przeszły na dzieciaki albo na jakąś pokłóconą rodzinę i to są właśnie takie detektywistyczne akcje. Najgorsze jest, jak są prawa do IP, na przykład dwie osoby skłócone i mają 50 na 50. Niedawno się kontaktowałem na przykład z bliźniakami Olivier, czyli od Dizzy, i oni mają dokładnie taką sytuację w Codemastersach. Wyobraźcie sobie, że od chyba, nie wiem, to jest chyba najdłuższa wojna i kłótnia w game devie, bo chyba od 20 dobrych lat, od czasu jak stworzony został Dizzy, oni się pokłócili, oni się pokłócili, mają dokładnie 50 na 50. I ani jeden, oni z Codemasterami, tak? Tak. I wiesz, jest status quo, to znaczy, okej, wydajemy i dzielimy się pieniędzmi, ale na przykład jak jeden chce odkupić akcję drugiego, to ty mówi, a ja mam innego, tak, na to miejsce, ale ja się nie zgadzam z kolei, żebyś ty tamtemu sprzedał, nie? I tak jest taki impas. Impas cały czas. No, no. Była belka u nas wyświetlona od Escape'a i cały czas jest widoczna do Simfabrik. Jak teraz wygląda twój dzień? Jesteś takim tym panem właśnie akcjonariuszem, który wiesz, musi przyjeżdżać do roboty na przykład pod krawatem i cały czas śledzisz notowania giełdowe. I on i Aleksys od tego odeszli, widzę. Nie, absolutnie. W żadnym wypadku. Wiesz, akcjonariat to jest kompletny dodatek, tak? To jest gdzieś coś... Jest, no wiadomo, że to jest, są pieniądze, jest jakiś tam taki emerytalny fundusz, który się rośnie, bo my złożyliśmy teraz papiery już na giełdę i w zasadzie czekamy na decyzję giełdy, kiedy nas otworzą, kiedy będzie mieć debiut. No i wtedy się pewnie zacznie znowu crazy, no bo to jak widzicie debiuty tych spółek polskich game devowych, no to one aktualnie mają totalną hossę i to taką wręcz szaloną. No ale tak jest, tak jak był czas kiedyś, że na słowo internet otwierały się wszystkim portfele, tak teraz na słowo game dev się otwierały portfele. Zresztą nie trzeba daleko szukać. Dzisiaj czytałem opracowanie PKO BP. Okazuje się, że jesteśmy czwartym na świecie największym eksporterem zaraz po Chinach. Tak, zaraz po Chinach, Japonii, Hongkongu jest Polska. A ja z kolei tydzień temu czytałem, wyobraźcie sobie, taką informację, że na liście Bloomberga CD Projekt Red się znalazł jako ta jedna z najbardziej obiecujących firm obok Netflixa i Facebooka, w którą warto w 2020 roku zainwestować. A ja z dwa lata temu z kolei czytałem, jak już jesteśmy, że 5% polskiego, wartości polskiego eksportu do Stanów to jest Wiedźmin. Znaczy no niby gry, ale tak naprawdę to Wiedźmin i trochę Dying Lighta. A ja w ogóle czytałem. A ja kiedyś czytałem, ale już nie czytam. To jeszcze nawiążę do zeszłego tygodnia. W zeszłym tygodniu była informacja też taka ciekawa, że słuchajcie, od 2013... Przepraszam, dwa tygodnie temu. Tak, dwa tygodnie temu. Tak. I w pamięci, okej, dwa tygodnie. Była taka informacja, że od 2013 do 2018 Game Dev w Polsce urósł 40-krotnie. No to już jest, tak to się mówi. To stąd widzimy, co indie, się dzieje na giełdzie. Jak tak? Indie wybuchły, tak się nagle pojawiło, to żeśmy wspominali, 5000 osób. Także to już nie są giereczki. To już, to nie, tak jak to, mówię, to już są... Gierunie, Gierzyska. 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 Polsat Gierzyska. Polsat Gierzyska. Czy powinniśmy troszeczkę jego mózg, tak jak to się mówi, popikować, tak? To znaczy, bo on robił programy w dawnych czasach. Ja wiem, ale to jeszcze za chwilkę wrócimy do Escape'a, bo to też jest taka moja prywatna historia, taka prywata trochę, bo to też takie moje spełnienie marzeń i w ogóle cieszę się, że w ogóle trafiłem tutaj i mogę między innymi zaprosić Milusa do programu, ale chciałem zapytać, ile razy dziennie słyszysz, mam pomysł na grę? No tak, z 5 razy to pewnie, no... I każdy ma świetny pomysł? Każdy, tak, nie, no, tak zwanych idea guys jest po prostu na świecie miliardy, powiedziałbym, nie, gazeliardy. A pamiętasz jakiegoś takiego wyjątkowo, wiesz, atakującego cię? Znaczy, każdy jest najśmieszniejszy, wiesz, bo jak zrobiłeś przynajmniej jedną grę, to już wiesz, że każdy pomysł, a na przykład, a dodaj na przykład tam jakiegoś mechanika, żeby to się tam, no i już patrzy, że to milion dodatkowo budżetu, nie? Albo i rok pracy. W związku z czym... To jest proste. Pod tym kątem... To jest milion. No, oczywiście, że to jest jakby, no niewiele.
wydane, tak? Ale generalnie skąd musisz ten dodatkowy wziąć? Jak masz już zabudżetowane 100, no to ten jeden dodatkowy... Jeden jest... Robicie ze grę za 100 milionów... Tylko u nas SimFabric robi grę za 100 milionów złotych. No i się wydało, sorry. A nie, wiesz, nic tam na... Nie, takie małe giereczki tam robimy, jakaś giełda, wchodzimy, kapitalizacja na poziomie 14 miliardów. Faktycznie, no całkiem sporą popularnością i też to jest w waszym portfolio, że tak ładnie nazwę, to symulatory, które cały czas jakby mają taką wielką popularność wśród graczy. To jest coś niewiarygodnego, bo to jest tak, że... Jeżeli ktoś nie wie, na czym polegają symulatory, a jeszcze na przykład symulatory na przykład farmerskie, to mówi, a to są takie śmieszne jakieś gry, kto to gra, nie? Ale jak później zobaczy liczby z nakładami, to nagle no, House Flipper, 1 000 000 sztuk w ciągu roku, 70 zł, 70 milionów przychodu, 500 tysięcy budżet. No. No to macie przełożenie, tak? I to jest właśnie to, że za te małe budżety zrobienie na przykład 10 symulatorów, czy tam nawet 100 pewnie symulatorów, to jest budżet Wiedźmina, tak? Dywersyfikacja jest olbrzymia, jest po prostu kolosalna, a klient na symulator jest niewiarygodnie stały. To jest tak, że ja identyfikuję symulatory jako takie harelkiny, czyli po prostu grasz, coś sobie tam porobisz, poudajesz to życie. Ja to Zen Game nazywam. Tak. Zen Game, tak. Mhm. Także to jest to, to jest absolutnie stały gracz na to. I pomysłów będzie. Macie od... Znaczy to, wszystko można znaczy właściwie symulować, prawda? To jest tak, że wiesz, to, rzucisz kamieniem, trafisz na przykład, nie wiem, w pompę, robisz symulator pompy, tak? I patrzysz, czy to zażre. Jeżeli wydasz na to, załóżmy, 100 tysięcy budżetu, a niekoniecznie 100 milionów, no to nawet jakby się tam ich kupił, nie wiem, 1000-2000 sztuk się sprzedało, no to będziesz zawsze na plusie. Dlatego symulatory na pewno są takim fajnym, komercyjnym, powiedziałbym. To wróćmy może do tych czasów. Poczekaj, jeszcze to jeszcze może zróbmy escape'a na koniec, a teraz ja bym się jeszcze zapytał o tego słonia na kurtce, którego Emil tutaj dumnie prezentuje. Słoń na kurtce. Kolega jest w NASA, czy o co chodzi? O co chodzi? Otóż to. To ja się pytam, o co chodzi. O co chodzi? Tak. No, temat jest taki, że ja jestem to space freakiem, no, takim totalnym space freakiem. To znaczy, oprócz tego, że mam marzenie i tam te pilotowania i tak dalej, to jest to, żeby sobie na krawędź tego kosmosu polecieć. Pewnie już nie doczekam tych podróży turystycznych na orbitę, no ale chociaż tam załóżmy sobie polecę jakimś migiem. Natomiast no początek w ogóle SimFabric to jest właśnie ESA. My dostaliśmy z Julką, moją córką, która jest prezesem w SimFabric, dostaliśmy nagrodę w Nordwijk przez właśnie ESA, Europejską Agencję Kosmiczną, na symulator kosmiczny. No i oni nam sami powiedzieli, ok, chcemy wam dać grant, chcemy, żebyście byli, jak to się mówi, współpracowali z nami, ale musi założyć firmę. No i założyliśmy firmę i tak powstał SimFabric. Natomiast z tego wynikają dalej konsekwencje, bo my jesteśmy aktualnie wendorem i dostawcą usług IT dla ESY. Teraz oprócz takich trzy są filary w SimFabric. Jeden to są własne gry, te, które tam pokazywaliśmy. Drugie to są portingi i wydawanie. Mhm. Ale trzeci filar to jest B+R. To będzie coś, co to będzie takim USP SimFabric, jeżeli chodzi w ogóle o development. Bo na przykład planujemy zrobić symulator taki dosyć innowacyjny, właśnie symulujący prawdziwą misję ESY na Księżyc. Będzie pierwsza baza załogowa na Księżycu założona. I to będzie za 30 lat, czyli jak rozmawiamy tydzień wcześniej, to jakby, trzeba sobie tam dodać. Sobie, tak, to trzeba dodać od matematykę. To jest o tyle zabawne. Ja tutaj patrzę, ponieważ mamy już następnego naszego gościa, który będzie po tobie, którym jest Marysia Piątkowska, której mąż jest rocket scientist i on wysyła rakiety dosłownie teraz na Marsa bodajże ostatnio chyba. A ja poznałem pana generała Mirosława Hermaszewskiego i też trochę, jakby wiesz, czuję się związany z kosmosem, trochę bliżej. To jest fajne, no to jest takie, wiesz, to jest o tyle fajne, że jak zaczynasz rozmawiać o kosmosie, o czymś, co jest większe niż tu na Ziemi, tak, to nagle wszyscy patrzą w jednym kierunku, tak, i ten kierunek najczęściej jest pozbawiony kłótni, bo już rozmawiamy o nauce, a nie o wierze, tak, w związku z czym to jest, moim zdaniem, tak fajne unifikujące wszystkich ludzi. No tak jak teraz... w Watchmenach, no trzeba było zrzucić tak złego obcego, żebyśmy wszyscy się połączyli i chcieli z nim walczyć. No to teraz ta historia związana z Escape'em. Ja byłem twoim widzem, ja się jarałem, nagrywałem na VHS-y, nie miałem tej drogiej telewizji, gdzie Tadeusz występował, tylko miałem tę telewizja dla ludu dużo telewizję, później to z jedynką, tę dla Polonii telewizję. Też ją miałem, pamiętam, ja mówię, to dużo później. Escape to zawsze było święto, wiadomo. To 2 lata trwało, z tego co wiem. W mojej pamięci takiej dziecięcej, no trochę dłużej się to zapisało. Miałem wrażenie, że to trwa w nieskończoność. Natomiast teraz tak, po i tylu latach, znając jakby twoje początki, wchodzisz do takiego studia.
No nie, no to jest, wiesz, to jest... Kosmos? Nie, no świat poszedł do przodu, świat się zmienił, wiesz, to jest... Gdybyśmy mieli takie studio, to byśmy sobie dwa escape'y sami tak zrobili, tak? Sami byśmy sobie tę wojnę wygrali. Otóż to. Cytacji. Także nie, no to jest, wiesz, to jest absolutnie... Wiesz, ja byłem w trakcie tej ewolucji, rewolucji telewizyjnej jakby od... No bety trochę jeszcze były na krawędzi analogów, nie? Ale już były cyfrą. Natomiast no dzisiaj mamy cyfrową telewizję i to widać wszędzie, we wszystkim, łącznie w tym studiu. Także strasznie się cieszę, że dożyłem tych czasów. Ale wiesz, kultowy program, kultowa audycja, do dzisiaj ludzie cię o to zaczepiają bez przyczyny. Tak, to jest zaskakujące, bo my się dowiedzieliśmy o tym, że Escape się stał kultowy w zasadzie przez przypadek. To znaczy, jak zacząłem wchodzić na YouTube i oglądać na przykład jakieś tam... Szukałem chyba Space Worldu, który był w ogóle takim pierwowzorem, miał być pierwowzorem do Escape'u. No i znalazłem nagle, że jest jeden odcinek Escape, drugi odcinek Escape, nagle jest 10 odcinków Escape. Ludzie mówią, że to było kultowe, że Knapik w ogóle był genialny, że to w ogóle jest fantastyczne i tak sami zaczęliśmy odkopywać, że to się ludziom podobało, że to miało sens, nie? Ale jak to Tadeusz też ma taką historię, tak? Że ty też po fakcie dowiedziałeś się, że Review Territory z kolei było takim kultem. Tak samo jak w przypadku Escape'u. Wiesz co, bo prawda, właśnie nie Escape'a. I właśnie jestem bardzo zdziwiony. Ale teraz ja pamiętam, jak powiedziałeś, wiesz, że kiedyś zapytałeś Tomka Kreszmara o wyniki oglądalności i nie chciał pokazać. Tak, ale jakby miałem świadomość zawsze, że ten program jest oglądany i właśnie dlatego jestem strasznie zaskoczony, że Emil tak późno odkrył, że Escape było kultowe, bo nie wiem, czy wiesz, ale Escape było kultowe od samego początku. Znaczy nigdy nie było, nie było momentu, kiedy nie było kultowe. Tak, to było tak, że my w ogóle bardzo długi czas w ogóle nie wiedzieliśmy, jaki ma efekt, no bo wiesz, składaliśmy bety do telewizji Polonia 1 i w zasadzie oglądaliśmy sami z rodzinami. Nie było wtedy internetu. No nie tak, było komórki. Nasze komórki były na początku te RX. Pierwsze BBS-y się Tak. W związku z czym, wiesz, nie miałeś takiego szerokiego obiegu informacji jak dzisiaj, że teraz klikniesz już, wiesz, na przykład, albo macie podgląd teraz, co się dzieje, tak? Wtedy to było trochę wolniejsze wszystko. I dopiero w zasadzie na Gambleriadzie się dowiedzieliśmy, że jest szał na Escape, bo my mieliśmy jakieś tam stoisko, mieliśmy automaty, a ludzie na wszystkim, co mieliśmy w zasadzie pod ręką, chcieli podpisy, tak? I to się nagle tak. I to mniej więcej to zdjęcie, które tam było publikowane z Tadeuszem, bardzo młodym. 19 lat wtedy miałem, wcale nie taki młody. Starszy niż obecnie, no na tym zdjęciu tam. Dokładnie, wyglądałem starszy, tak. Otóż tak, to mówię. To właśnie wtedy się dowiedzieliśmy tak po raz pierwszy, że to osiągnęło jakiś tam sukces, że jest popularne, że ludzie to lubią i że ta formuła się sprawdza. Mhm. Natomiast tak później, wiesz, ja odszedłem. Ja jestem zwolennikiem, żeby robić nowe rzeczy, że jak coś się udało, okej, to jest fajne, już niech to sobie tam zostanie, ale jak mam wracać, mam coś, to jednak nowe. Mam dokładnie to samo z Review. Ale po latach zrobiliście odcinek, tak? Tak, no, specjalnie, jak to się mówi, trochę na prośbę Pixel Heaven, ale trochę też na prośbę widzów, którzy zaczęli przez ten Pixel Heaven tam docierać, że fajnie byłoby wrócić. Wróciliśmy, zrobiliśmy. Ale teraz, jeżeli byśmy mieli coś robić, to nowego. Takie mamy mądre pytanie. Czy ten format miałby dziś szansę? Moim zdaniem nie. Ciężko było. Moim zdaniem... YouTubie nie sądzisz, żeby sobie się wybronił? Nie. Za dużo konkurencji jest. Co? Myślę, że to po pierwsze. Dzisiaj, wiesz, no każdy w zasadzie może zrobić program o grach. Zresztą robią, tak? Ludzie oglądają, jak inni ludzie grają. Co jest szalone już, tak zwane. Dlaczego szalone? W piłkę też oglądają, jak inni grają i co? No niby tak. No, oglądają, jak ludzie pracują. Sam z tego na tym pieniądze zarabiasz, jak ludzie oglądają innych pracujących w grze. Jeszcze było śmieszniej. Emil, ponieważ kończy nam się troszeczkę czas, wydaje mi się, że to zawsze tak było. Kończy nam się troszeczkę już czas, właściwie bardzo nam się kończy czas, więc z tym ja bym się chciał jeszcze zapytać, co teraz, co dalej, oprócz Steam Fabrica, bo nie ruszasz się z gamingu nigdzie. Wiesz co, Steam Fabric i ta część B+R-owa, to my na przykład planujemy zrobić jeden z największych w Europie centrów badawczo-rozwojowych i chcemy badać to, co dla mnie jest oprócz kosmosu, czymś takim świętym gralem, co chciałbym zrealizować. Będziemy badać, na ile sztuczna inteligencja jest w stanie robić gry, ale też na przykład na ile sztuczna inteligencja jest w stanie portować. Wyjdź. Portować i remasterować. Czy ty chcesz, żeby te roboty nas wygryzły? Podciąć ten gałąź, jobs! Na której Tadeusz siedzi między innymi. I on sam siedzi przecież. No nie, myślę, że to jest, wiesz, tak, że jeżeli zdołamy wykreować na przykład twórcę, który jest sztuczną inteligencją, i to on może stworzyć nowy rodzaj rozrywki, tak? Taki, który... Nie wyobrażamy sobie. Bardzo mi się nie podoba. Z racji tego, że walczymy i bijemy się o złotą patelnię, jeszcze jedno pytanie. Twoje największe faux pas. Tak, moje największe faux pas, i to z tą patelnią mi się od razu skojarzyło z tak zwaną WZ-ką, obowiązkowym zestawem. Byłem kiedyś w Łodzi w Maku, akurat na szybko, chyba były jakieś zawody, coś takiego, i wpadliśmy szybko, żeby
żeby kupić kawę i właśnie WZ-kę. I to była akurat ta część Maca restauracyjna, gdzie masz wszystko bardziej eleganckie. Tak nie papierowe, tylko, tylko szklane, ceramiczne. Wiesz, tam te sztućce też nie są plastikowe, tylko są z metalu. No i było tak, że skończyliśmy i szybko lecimy. I tak wiesz, ja tak niosę tą tacę i tak widzę napis, żeby nie wyrzucać tac. Nie? Ja mówię, tak powiedziałem. Głupi nie jestem, tacy nie wyrzucę. I łup tą ceramikę do środka. Dobra, spadamy. Dzięki serdecznie. O złotej pakie. Emilu Leszczyński. Dziękujemy ci bardzo, a wy jeżeli zastanawiacie się, kto stworzy w przyszłości Skyneta, to ten człowiek i przez niego wszyscy stracimy pracę. Zapraszamy na reklamę. Kolega. Nie, Radziu, nie będziemy rozmawiali o Hidetakim. Ale nie. Kolega chciał wiedzieć, co sądzisz o Hideo Kojimie? Radziu, nie. Znaczy nie, kolega chciał przede wszystkim wiedzieć, czy to na żywo. I przed chwilą mi wysłał wiadomość i ja mu potwierdziłem, że tak. Tak, oczywiście, na żywo od sprzed tygodnia. Znaczy na żywo. Całkowicie na żywo. Druga część programu Fawkes Pawkes. Przypominamy o naszej grupce. Nasza grupa się rozwija, pulchnie w internecie, jest nas coraz więcej, nas lubiących dobre memy. Mamy pulchną grupę. I dobre newsy ze świata Hideo Kojima. Tak jest, Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński, zapraszamy na drugą część programu. I to po prostu jest niesamowite, że tak wszystko tak z głowy, tak ciach po prostu i wiesz. I już my jesteśmy profesjonalnymi prezenterami telewizyjnymi, potrafimy szyć. To Polsat się nazywa Games. Szycie, moi drodzy. Polsat Games. Witamy was zarówno w telewizji tradycyjnej, ale też w internecie, na YouTubie i na Twitchu. Tam w czasie rzeczywistym możecie nas oglądać. To jest w ogóle takie nowum od pewnego czasu. Tak, z małymi wyjątkami, ale nie mówmy o tym. Ale tak? Nowum, ładnie. Nie skupiajmy się. Nowum. Tak, to będzie trzeci program, nowum. Program nowum, tak się nazwiemy. Tak, ale przez ukreskowane, żeby był błąd. Żeby zawsze błąd musi być, on jest wpisany. Maria Mary Piątkowska. Tak, witamy. Tak, nasz gość. Dzień dobry. Znamy się. Serdecznie. Znamy się. No ja zdradzę od razu taką tajemnicę. Akurat Marysia siedzi dokładnie po mojej lewicy w pracy. W zasadzie tak siedzę. Tak, właściwie siedzimy jak w pracy. Tak, nic się nie zmieniło. Czyli masz Tadeusza po prostu przynajmniej 8 godzin dziennie. Nie powiem po prawicy, bo to tak trochę źle zabrzmi w dzisiejszej sytuacji, ale jest rzeczywiście obok mnie zawsze moją prawą. Tak, ku jest Marysi utrapieniu i rozbawieniu jednocześnie. Wingmanem takim, prawda? Wingmanem, no. Ładnie? Tak. My jesteśmy razem jeszcze z jednym kolegą twoimi wingmanami i staramy się bardzo bronić cię przed złym HR-em, który próbuje robić złe rzeczy. Ja nie narzekam na nudę po prostu. No. No wesoło tak. Jest, krótko mówiąc. Czyli znacie się. Tak, ale tak naprawdę to wprowadzenie ma na celu raczej dotknięcie twojego, że tak powiem, sensu życia w pracy. Bo ty, Maria, jesteś pisarką. Tak, to się ładnie scenarzystką, mówi. Chyba ładniej po polsku mamy nazwę na ten zawód. A nawet narrative designer. Narrative designer, tak. To tak, opowiedz, tak. O co chodzi w tej pracy. Ja troszkę wiem, no bo patrzę ci tam przez ramię i widzę, że tam robisz te wykresiki, tam się ten... Jak to działa, że ja później mam w grze tego ludka? Co no, ja jakby dbam o to, żeby gracz mógł rozkoszować się fabułą i historią dobrze opowiedzianą przez nas, narrative designerów, i dobrze napisaną przez nas, writerów. Bo tak jak zauważyłam i tak jak pewnie wiele osób pewnie wy wiecie, że u nas jest to rozróżnienie na writer, czyli tamten scenarzysta, i narrative designer. Tylko że w naszych polskich studiach nie zawsze się to sprawdza, tak? I tutaj jest tak, że writer jest zawsze slash narrative designer. Mhm. I ja tak kiedyś usłyszałam takie bardzo fajne wytłumaczenie tych obu zawodów, że writer jest, czyli pisarz, jest odpowiedzialny za bohatera, a narrative designer za gracza. Tak? I za to, jak ten gracz dostanie właśnie przedstawioną tę historię w grze i jak ją odbierze. I chodzi o to, żeby on w klarowny sposób zrozumiał całą historię. No i dzięki temu, że jest dobrze ona napisana, to żeby potrafił się też utożsamić z tym bohaterem i rozumiał jego decyzję. Tak? No to generalnie jakby pytanie moje brzmi, jak trafiłaś do tego całego zamieszania, do tej całej branży, tej dzikiej branży game devowej?
Moja przygoda tak naprawdę z grami szeroko rozumianymi zaczęła się jeszcze w dzieciństwie, bo ja tak naprawdę od komputera troszeczkę wyrosłam, odrosłam i przeniosłam się w gry fabularne. Cała przygoda zaczęła się, kiedy Sierra wydała swoje gry Quest for Glory w latach 90. Ja miałam wtedy kilka latek, ale mój brat bardzo lubił tę serię. I tam pamiętam w czwórce była historia o wampirach, w której ja się zakochałam totalnie. I pamiętam, że grając w tę grę, mając te, nie wiem, 5 czy 6 lat, sama sobie dopisywałam questy. Sama sobie gadałam, podkładałam też głosy pod tych bohaterów i chodziłam sobie tym ludzikiem. I no tak sama załatwiałam emergent, w zasadzie tak. Emergent storytelling, właśnie chciałam to powiedzieć, że tak wyszedł mój emergent storytelling do tego stopnia, że przyszedł mój brat i tak mnie kiedyś nakrył, jak ja sobie opowiadałam historię i tam sobie podkładałam głosy pod tych NPC-tów i tak dalej. I on mówi, co ty robisz? A ja mówię, wzbogacam historię. I wtedy pokazał mi Warhammera, to znaczy pierwszy taki na rynku polskim bardzo popularny system RPG, gry fabularnej. Warhammer Fantasy Roleplay, dokładnie tak to się nazywa. To była pierwsza edycja. Tak, oczywiście. No, nie inaczej. Tam była, nie? Zdaje się, że jakaś krasnoludzka tarcza na tym była? Coś się był krasnolud pod był, takim zamkiem na wzgórzu, chyba nad rzeką czy wodą coś jakąś. Takiego. I taki pamiętam ten nazw. Krasnolud z czerwonym, pomarańczowym irokezem, bo to był Gotrek. Czyli to był Gotrek. Moim zdaniem to był Gotrek. Musiał to być. O kolory nie pytaj, bo wszystko to było szare. No tak, także mogłem sobie wyobrazić. I tak, i to był pierwszy taki podręcznik, zresztą wtedy to był najbardziej popularny polski system na rynku w ogóle w Polsce i mój brat mi to pokazał, chyba na jakieś, pamiętam, moje urodziny przyniósł mi ten podręcznik i chciał ze mną zagrać, tak, w ramach prezentu. No i powiedział, że skoro ty tak lubisz te historie wymyślać, to masz tutaj jest coś innego i nie będziesz mi zajmować czasu na komputerze, nie? No bo wtedy były czasy, że się miał jeden, o ile w ogóle, tak? I ja rzeczywiście się zakochałam i z tego krótkiego romansu z Gotrekiem na okładce, no wyrosła cała miłość, tak? Która trwa do dzisiaj. No już ze 20 lat prawie będzie. I teraz troszeczkę o tej miłości ja z kolei opowiem, bo jak ja zacząłem pracować w Hogach, znaczy właściwie nie, przepraszam, jak zacząłem pracować, jak ty zaczęłaś pracować w Hogach i posadzono nas pierwszy raz obok siebie, to ja sobie zrobiłem taki szybki ten, bo tam mi kolega mówi, ty, ale ty wiesz, że Marysia to jest w ogóle postać. Mówię, no nie wiem, bo ja akurat nie jestem zupełnie fandomowy, ja jestem giereczkowy, nie siedzę w RPGach w ogóle, bo nie lubię, jak się mnie, zawsze powtarzam, nie lubię, jak się mnie zostawia umierającego w tawernie. True story, nawiasem mówiąc. To tak ja. I nie lubię, jak się ignoruje, kiedy mówię, że zaraz się wysadzimy w powietrze, a oni wchodzą z tą pochodnią do tego młyna, w którym ewidentnie na ziemi był proch. Prawdziwa historia. No i tak... PGA? Nie, wyobraź sobie, ale prawie. I tak sprawdzam i nagle się okazuje, że tak, ty jesteś osobowością i to nie jesteś byle osobowością, bo jesteś właściwie polską pani Cthulhu. Znaczy to jest Cthulhową. Chyba... Cthulhowa Marysieńka, tak zwana, tak. Streszczając gry wideo, było chwilę, ale gry fabularne i jeszcze aktorstwo i te wszystkie pasje, tego jest które cała masz, masa właśnie. Jesteś aktorką, no jesteś... To duże słowo. To... No, ale powiedzmy, że aktorzysz. Aktorzysz. Jesteś absolutną osobowością i ekspertem od Cthulhu, wszystkiego, co z Cthulhu związane i wszystkiego, a także twórczynią systemu, żebym nie skłamał. Raczej autorką scenariuszy. Scenariuszy, i właśnie. I tłumaczką. 7 edycji Zewu Cthulhu, tak. I oprócz tego jeszcze osobowością fandomową, która prowadzi na Pyrkonach wywiady, prowadzi panele na Pyrkonach, nie tylko na Pyrkonach, na w ogóle na konwentach. Co ty robisz w grach i po co? Po co po tym wszystkim, żeś poszła do giereczek? Bo dla mnie to jest tak naprawdę jeden wielki świat połączony, tak? Poza tym w grach komputerowych ja rzeczywiście mogę robić to, co chcę, to znaczy pisać fabułę, pisać cutsceny, dialogi, kreować tych bohaterów i potem przekładać to na ekran i rzeczywiście w nie grać, nie? I bo to jest coś, co ja też bardzo lubię robić, a jakoś tak wróciłam do tego po latach, nie? Po latach przerwy rzeczywiście, kiedy to poświęciłam się w zasadzie tylko grom fabularnym i planszowym i to było bardzo miłe, kiedy wskoczyłam już na ten wyższy etap technologii. Można było zagrać w dobre gry, nie? Takie wizualnie dobre też, no i fabularnie. Nie wiecie też, że to jest, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Jesteś też, ulubione moje słowo, jesteś też wikińszką. Tak. Jesteś wikińszką. Tak. Powiedz o swoim... Wikińszką? Tak. Wikińszką. Tak. Do tego stopnia, że byłem nawet na twoim ślubie i miałaś szpaler swoich braci i sióstr wikingów.
Tak. Z mieczami stojącymi. Opowiedz tak, rzeczywiście, o tym. Znaczy ja, bardziej jakby moim sercem jest ten Cthulhu słynny, natomiast mieczami i wikingami zaraził mnie mój mąż, jakkolwiek to brzmi, ponieważ on od 15 lat jest członkiem grupy rekonstruktorskiej historycznej Czarny Wąż z Warszawy. I to jest grupa, która odtwarza historię Słowian i wikingów, 8-11 wiek. No i jakoś tak w związku z tym, że ja z moim mężem to tak już dobre 10 lat będzie, no to też się wkręciłam. A że z rekonstrukcji ostatnio mieliśmy taką dyskusję, niedaleko jest od LARPów, do LARPów, przez LARPy i tak dalej. LARPami też się zajmowałam, też tworzyłam, zresztą do tej pory tworzę. Ale sama no już nie LARPujesz. Ja niespecjalnie lubię, wiesz, bo... Fireball! No, dziękuję, kropkę. Zależy od systemu, nie? Ja oczywiście rozumiem, tak, zależy od systemu, że teraz są różne szkoły LARPowania, te LARPy się rozrosły, chociażby mamy w Polsce Witcher School, mamy Wiedźmina, znaczy Witcher School i Harry'ego Pottera, o to mi chodziło. I rzeczywiście ten rynek rośnie, natomiast no, mnie wystarczy mój teatr i moja rekonstrukcja historyczna. Tak? I giereczki. I już nie trzeba kiedyś spać podczas doby, nie? A, spokojnie. Więc te LARPy gdzieś tam były, ale LARPy przerosły rzeczywiście w rekonstrukcję historyczną i teraz zajmuję się wikingowaniem po godzinach. Szyjemy, strzelamy z łuku. Jeździmy na wyspę, tak? Wyspę Wolin. A na Wolin. Tak. I moje chłopaki, w tym mój mąż właśnie, wypłynęli drakarem, bo my jesteśmy też, o to jest ciekawy temat, bo oprócz bycia rekonstruktorem w drużynie Czarny Wąż, mamy jeszcze coś takiego w Polsce jak Flota Jarmeryka. To jest autentyczne stowarzyszenie kierowane przez pana Marka Szablińskiego, pierwszego wikinga w Polsce, który w latach 70. wypłynął rekonstrukcją łodzi z Oserbergu chyba. Świętosława się nazywa w każdym razie ta łódź. I oni w latach 70. pływali po Wiśle. Świętosława miała swoje dni sławy i była rekonstruowana wielokrotnie i naprawiana i remontowana. Teraz jest chyba druga Świętosława, która pływa właśnie z nami we flocie Jarmeryka i chłopaki przepłynęli przez Bałtyk na Bornholm. O kurczę. Bez żadnego silnika, na wiosłach samych i na żaglu. Oldschoolowo. Jak trzeba. Tak, to jest autentycznie jeden do jednego łódź odtworzona historyczna. Tak z ciekawości mieli asekurację? Znaczy tak, oczywiście, oni byli zgłoszeni, że wypływają. No, ja podejrzewam, że oni by sobie poradzili, ale no trzeba, nie? Trzeba, bo też nieraz był wypadek. Jak zginął twój sztorm. Mąż? No, płynął drakarem na Bornholm i utonął. Tak. taka historia. Nawet nie jest nagroda Darwina, to jest coś innego zupełnie. Natomiast tak a propos właśnie popularności, to słyszałem taką opinię, że właśnie gry planszowe to teraz bardzo mocno, ludzie na nowo je odkrywają jako sposób spędzania wolnego czasu. Ale właśnie systemy fabularne, role-playing games tak zwane, mają zaliczyć wielki comeback w 2020 roku. Być może za sprawą Wiedźmina, być może też za sprawą Cyberpunka, bo te... Ja bym powiedziała wiem, że Cyberpunk będzie miał jakby ciąg dalszy też w świecie RPG, ale też Wiedźmin ma się swojego... Oczywiście, jak najbardziej. Znaczy są to na pewno wiodące pozycje, to co mówisz, Wiedźmin i Cyberpunk, natomiast wydaje mi się że też, że bardzo pięknie ten rynek RPG został zareklamowany przez Zew Cthulhu, bo siódma edycja, która właśnie jest dostarczana do wszystkich wspierających, w zeszłym roku zaczął się cały ten hype. W październiku dokładnie trwała zbiórka na Wspieram To i w ciągu 23 minut uzbieraliśmy w zasadzie już pewniak, że my wydamy w ogóle siódmą edycję. Tak jest, stretch goal, dziękuję. Natomiast całość przecież to był 1 000 000 złotych. I ja miałam przyjemność... Masz 1 000 000 złotych? Mam 1 000 000 złotych. Nie, no. Chyba. Troszkę. Niestety, wszystko ale wydane. Wszystko w głębinach jest. I jak Cthulhu. Macki, po prostu szybko na tę myśmy kasę. Myśmy rzeczywiście, no, to było niesamowite dla nas, jak zobaczyliśmy, że ta kwota przekroczyła ten 1 000 000 złotych i ja miałam olbrzymią przyjemność brać udział w zasadzie całej tej akcji, zarówno marketingowej, bo na Facebooku stworzyliśmy całą kampanię online z użyciem i skreowaniem bohaterów, którzy cały czas jakby też współgrali historię razem z tą zbiórką. Tak, i w momencie, kiedy odblokowywały się progi, to nagle nasi bohaterowie na przykład znajdowali jakiś stary, prawda, manuskrypt i ten manuskrypt potem był, to kupiliśmy to właśnie, tak? Więc to było też przeze mnie prowadzone. Ja byłam jedną z bohaterek, bo byłam twarzą jednej z bohaterek.
Plus oczywiście prowadzone sesje niezliczone na różnych festiwalach, konwentach, w różnych studiach też, między innymi w Tojago Tne, czyli takim naszym popularnym studiu, grupie, która tworzy dedekowe przygody. I nagrywają, i mają chłopaki bardzo fajny kanał na YouTubie. No i cała ta zbiórka tak naprawdę pokazała, że to RPG odżywa, tak? I że ono nie umarło, tylko powstało. Ja bym powiedział, że otrzepało się z popiołu, tak. Warhammer się ostatnio. Teraz czwarta edycja Kopernikus rzeczywiście wchodzi i też prężnie działa. Natomiast no, Zew Cthulhu pokazało, że rzeczywiście można. Ale to też dlatego, że coś nowego było z Kryształami Czasu ostatnio. Jakaś nowa książka chyba. Ci wychowani na tych grach papierowych. Mają pieniądze w końcu. Dziesięcioręka Rakshasa Książęca, mój drogi. Milion w kieszeni. No. Kryształy Czasu mają swój czas najlepszy za sobą chyba już. No. Tak ci się wydaje? Tak się wydaje. Mieliśmy tutaj Artura Ganszyńca, który stworzył przecudowny, do spółki z żoną przecudowny profil na Facebooku, który polega, nazywa się Czytam Kryształy Czasu po raz pierwszy dla akcji. Bardzo polecam, jeżeli nie znasz, żeby nie znasz. Oczywiście, no, to Artur w końcu. A jeżeli chodzi o giereczki, to te komputerowe w adaptacji, że tak się wyrażę, Cthulhu, ostatnio był Zebów? Wysyp. O Jezus, tak. Wysyp ostatnio tytułów, prawda? Był przynajmniej Call dwa. Of Cthulhu, tak, w kwietniu. To można zasłonę milczenia spuścić. Mm-hmm. Natomiast Sinking City jest czymś, co zasługuje moim zdaniem na uwagę i na zagranie. Ja jestem w zasadzie już na samym koniuszku, końcóweczce, bo od dwóch miesięcy jest na koniuszku. Bo każdą ścieżkę śledzę i idę i każdą wskazówkę staram się odkryć. Ta gra nie jest najlepiej napisana dialogowo i to widać już od pierwszych minut. No, ma swoje błędy i te tekstury się ładują dosyć długo i różne bugi wyskakują cały czas i z walką jest problem i tak dalej, ale jakby fabuła rozkręca się na tyle, że wciąga z każdą minutą, mhm. z każdą misją, z każdym sidequestem. Ja pamiętam, Marysia, jak opowiadała, tak przez pierwszy moment to byłaś taka, dopiero potem było takie... Tak, ja się przeprosiłam z tą grą, no, mhm. bo naprawdę ona jest bardzo Cthulhowa. Ona jest w takim stylu, że każdy fan Lovecrafta polubi i powinien zagrać. Ale Sim Fabric też tam coś szykuje. Tak, właśnie. Podobno. Tak, podobno. No teraz będzie dużo tego. Teraz będzie wyciągnijmy jeszcze... kodzik od Emila w razie. Macki na Marsie też będą oby. Dej. Widziałem Macki na Marsie, bardzo fajnie wygląda. Ja jestem bardzo ciekawa, jak będę. Maria, ale mam jeszcze jeden temat, który chcemy z tobą poruszyć i to jest temat, który się wiąże z twoją płcią. Otóż ja mam taki problem z naszą branżą generalnie. To jest branża strasznie zmaskulinizowana, mm-hmm. że tak powiem. Znaczy męska. Tak, to właśnie to znaczy. No, ja chciałem przetłumaczyć. Tak, mansplaining. Dla widza, który być może był w kuchni i teraz przyszedł. Czy to się zmieni? Inaczej, jak patrzysz na naszą branżę, a patrzysz jednak, już masz jakąś perspektywę, patrzysz na fandom, patrzysz na naszą branżę, jak to się zmieniło w trakcie tych ostatnich lat? Czy to się zmienia? Czy idzie w dobrą stronę? I jaki jest największy problem w tym momencie? Trochę tych pytań dużo, oczywiście jak się jeszcze rozbije, ale przede wszystkim jak się zmieniła branża z twojej perspektywy? Czy się zmieniła, jeśli tak, to jak? Wiesz co, wydaje mi się, że dziewczyny mają coraz więcej też śmiałości, żeby w ogóle mówić o tym, że chcą pracować w game devie i że nie przeszkadza im to, że to środowisko, tak jak sam powiedziałeś, jest mocno zdominowane przez mężczyzn, mhm. tak? Oczywiście są sytuacje, są firmy, w których tych dziewczyn jest mniej, w których no, trzeba troszkę się postarać, żeby zawalczyć o swoje, tak? I pokazać, że jesteśmy jednak na tym samym poziomie merytorycznym, tak? Mhm. No bo zawsze się mówi, że to chłopaki to w te gry grają, nie? A dziewczyny nie. To Simsy, a Simsy ewentualnie. A dziewczyny Simsy, tak. Ja sama właśnie... od Simsów też zaczynałam, ale Simsy nie? Simsy są bardzo fajną grą. Simsy są, mój brat uwielbiał, kochał a przecież. Czy czujesz coś takiego, że jest, bo ja kiedyś rozmawiałem z paroma osobami na ten temat, czy czujesz, że jest takie jakby takie, taka... Nie tyle niepewność, co brak zaufania do tego, że dziewczyny mogą cokolwiek w grach robić? Czy to zależy od studia, czy to zależy od człowieka? Czy... Zależy chyba od pokolenia też. Od pokolenia ci się bo wydaje. Tak, tak mi się wydaje, bo jakby ludzie, współpracownicy, moi koledzy z branży, czy z firmy i tak dalej, w moim wieku, to znaczy tam 30 plus, około 30, już jakby rozmawiamy sobie na takie tematy w zupełnie normalny sposób i dla nich to jest normalne, że oni przychodzą do firmy i tam masz, okej, to tu jest zespół narracji, tu jest zespół level designu i to jest taka i taka dziewczyna, to jest ktoś tam, oczywiście tych chłopaków jest nadal więcej,
ale te dziewczyny nie dziwią. Mhm. A wydaje mi się, że starsze pokolenia, ci co jeszcze z tych lat 90. zaczęli tam pracować i nadal są w tej branży i te firmy swoje zakładają i tak dalej, to mogą mieć inne pojęcie. No bo tak, bo tutaj może... Oczywiście są wyjątki, Tadeusz. Może ktoś powiedzieć, że to jest pani Kasia z marketingu, to wydaje jest pani się, Zosia że z PR-u, oni są po prostu, a to jest pani tak. Helenka z HR-u, prawda? Tak, a narrative designerów? Tak, dokładnie. I oni, to nie jest jakby też wymierzone negatywnie, tak? Ale wydaje mi się, że oni są po prostu bardziej przyzwyczajeni do tego, że jednak rozmowy, które toczą się na spotkaniach, ten cały design, całe zatrudnianie i praca, no to zawsze była w środowisku facetów, tak? Mhm. I oni są przyzwyczajeni do tego. To nawet czasem widać, jak oni się zwracają. Sama miałam w CI Games takie sytuacje, gdzie ktoś do mnie powiedział, stary, coś tam, tak? Mhm. Odruchowo, tak. I jakby ja nie mam tego za złe w żaden sposób. Ale tu trzeba czasami wrzasnąć też na tych gości, nie? Tak. Dookoła, którzy są. Pytanie właśnie czasem. Do Tadeusza, czy te latające świnie to potrafią być szarmanckie? Oj, bardzo. To są najbardziej szarmanckie świnie, jakie mogłam spotkać. Nie wiem, w swoim o czym życiu. Mówicie. Nie, no my Marysi akurat nie będę ukrywał, że my z Marysią mamy sztamę, bo Marysia jest totalną kumpelą i czasem ciśniemy sobie tam nawzajem, ale generalnie wydaje mi się, że akurat to jest też śmieszna historia akurat, bo Hogi są bardzo specyficzną firmą. Przepraszam, zrobimy taki wyjątek, ale ponieważ pracujemy w tym samym miejscu. Nie ma problemów. Myśmy się zaczęli feminizować dopiero tak naprawdę przez ostatni rok, kiedy zaczęliśmy rosnąć i nagle się pojawiło bardzo dużo dziewczyn w firmie. Tak się składa, że najmujemy bardzo dużo ostatnio kobiet. Mi to osobiście strasznie odpowiada, ale nie dlatego, bo musi być proporcja, parytet. Nie, absolutnie. Tu nas, mają umiejętności. No. U nas nie ma czegoś takiego, że bierzemy kogokolwiek dlatego, że parytety czy cokolwiek. Ale uważam, u nas się liczy tylko i wyłącznie skill i poziom seniorski jeszcze do tego, bo my nie bierzemy juniorów. Stąd też Marysia, która jest doświadczoną osobą. Ale właśnie tak zauważyłem, że wy macie też taki wpływ fajny na branżę. I to jest jakby też bardzo ważne, że dlaczego te dziewczyny... Cywilizują. Tak, wy nas cywilizujecie. I mimo wszystko sama wiesz, bo żeśmy o tym rozmawiali, że my się bardzo często gryziemy w język i staramy się myśleć, zaczynamy myśleć o tym, co mówimy. Tak. I to jest chyba bardzo dobre zjawisko. Jak najbardziej. Ja myślę, że to jakby współgra, obie płcie współgrają ze sobą i napędzają tę dynamikę, która robi się po prostu taka też normalna, nie? I nie jakaś radykalna, ani przesadzona w jedną czy drugą stronę. I tak. Ja myślę, że też kluczem do tego wszystkiego jest to, żeby też dziewczyny trochę zluzowały czasami, bo często my odbieramy coś za bardzo, albo te żarty gdzieś tam tak mocno osobiście. I potem idziecie do HR-u i się skarżycie. Do HR-u się skarżymy, tak. Także tak. Jakby podsumowując, wiem, że suchar, ale chłopak i dziewczyna, normalna game devowa rodzina. Rodzina, tak jest. Marysiu, jeszcze patologiczna mamy... bardzo. O, kurde, nie wiecie nawet, tak, bardzo patologiczna. Marysiu, mamy jeszcze jedno pytanie, na które musisz nam odpowiedzieć, które zadajemy, to jest nasza nowa świecka tradycja. Zadajemy to pytanie wszystkim. Twoja największa fopa w branży? Wiesz co? To było w CI Games. I nie zaskakuje mnie to. Nie, czyżby? I to było, mieliśmy, nie będę z nazwiska wymieniać, w każdym razie pracował z nami game designer, bardzo fajny zresztą, pozdrawiam go serdecznie, on będzie wiedział, że pewnie o nim mówię. On był Niemcem. Mhm. Znasz mnie, znasz mój temat doktoratu. Tak. Przepraszam, musisz się podzielić, bo to jest wyjątkowo zabawne. Właśnie chciałam powiedzieć, że może w obecnych czasach, w sytuacji politycznej, to ja dyplomatycznie powiem, że po prostu piszę o II wojnie światowej. Nie piszesz o II wojnie światowej. Proszę, powiedz Marysiu, o czym piszesz. Ja piszę o wizerunku III Rzeszy w horrorze brytyjskim, w literaturze. A na nazi zombie piszę. Najlepiej. Ja wiedziałam, że on spłyci. No. No bo to prawda, ale w każdym wracając razie, do fopy. No byliśmy wtedy w ferworze tworzenia snajpera i DLC do snajpera i układaliśmy misje i zastanawialiśmy się nad całym moodem, artem i w ogóle nad przebiegiem questa, tak? I ja rozmawiając wtedy z naszym game designerem, tak mocno się czułam i tak wymyślam i mówię, tak w pewnym momencie mówię, wiesz co, i może byśmy ten gaz wpuścili, nie? Takie... So German. I w tym momencie się chciałam
w język, bo ja mówię, on już wie, co ja chcę, nie? I oczywiście to nie ma nic wspólnego z moimi poglądami, so ale... Ładne bardzo, muszę powiedzieć. W tym programie tak tydzień po tygodniu wątek relacji polsko-niemieckiej się jakoś tak ostatnio pojawił. Dwa mocne wątki w naszym programie. Wojciech Pazdur opowiedział, teraz Maria opowiedziała również swoją historię. Taki Kodzimandzi i Niemcy. Widzę, że ten program urośnie na tym bardzo. Marysiu, słuchaj, dziękujemy ci serdecznie. Dziękuję. Była to przyjemność. Dziękujemy pięknie. A my musimy powoli kończyć program. Tym razem nie będziemy mieli newsików, nie będziemy mieli żadnych innych części, ponieważ jesteśmy w przyszłości, tydzień wcześniej. Albo teraźniejszości. Później nie wiecie, kiedy ten program tak naprawdę leci. W związku z czym cóż... Znaczy, leci w każdą środę o 19. To tak, to jest teraz środa po 19. No już prawie 20. Prawie 20. Więc Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński. Dziękujemy bardzo. To była przyjemność.